Podsyzma, a gości mam nie byle jakich. Witam bardzo serdecznie i przedstawiam pan Konrad Szołajski, reżyser. Tych zmian u córki, no, nie mieściło się w moich kategoriach realnego
odbierania rzeczywistości, że było to po prostu nierealne. Pewne jej odruchy to potrzeba kilku osiłków, żeby opanowały jej zachowanie. Dziewczyna zdrowa, myśląca, a właściwie odlatuje. Dla noc spokojna, czy nie spaliście znowu? No i znowu można jeszcze takie te portale jeździły. Ale nie zawsze. Nie, bo się też ja do niej przyszła? Ona tak jakby trzymała? Miałam te, że na trzęsienie poszło i tam takie stado burzy już po prostu z każdej strony wybiegali, ale to mi się kojarzyło normalnie z takimi, nie wiem, demonami czy z czymś. W ogóle cała zgrzana się obudziłam. No, ale to potem przyszła, to już spokój. Tak się spłakała. To jest nieprawdopodobne uczucie, to jest szok. I teraz pytanie, jak ja mogę pomóc? Pierwsza reakcja była, no przecież to egzorcysta o tym wiedziała. Na pewno egzorcysta od razu powinien się tym zająć. Powinno było po dwóch czy modlitwach ustąpić. Myślę, a czy to, no tak, no popatrz jakie uwolnienia, ktoś tak zgrupuje, to widać, że to tam uwalnia. Czy tak, no to wtedy taki jakiś porządek się z tego... No, złości gniewu, to ten duch jest chyba od początku jej życia. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego.
sami przecież są niczyły i umarły. Wierzą w Ducha Świętego, ciała z nas powstały, odwieczne. Amen. Ojcze Przedwieczny, objawił Tobie ciało i krew, duszę i ustalenie tego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, nasze błagamy za grzechy nasze, za Ducha Świętego. Czasami dają mi do wypicia na przykład wodę egzorcyzmowaną albo święconą i po takim, można powiedzieć, takim szociku takiej wody często pojawia się taki bulgot w brzuchu. O ile do pewnego momentu ja sama mogłam sobie faktycznie czy do szklanki nalać takiej wody, czy nawet się wykąpać w wannie z wodą egzorcyzmowaną, z olejem, z folą, gdzieś tam. No troszkę mnie piekło wtedy wprawdzie. No teraz, żebym wypiła, no to tak ze dwie osoby muszą mnie przytrzymać, żeby w ogóle się dało mi przyłożyć tą szklankę do ust. Wyjdzie z niego. Wypuść go teraz. Ogłaszam nad tobą sąd. Ogłaszam nad tobą sąd w imieniu Jezusa. Otwórz się. Przytrzymają ręce, proszę. Zadaję ci cios duchowy. I będziesz ugodzony. Mówi moją koszulę. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Puścisz go. Puścisz go. Słabniesz. Słabniesz. Całkowicie odbieram ci autorytet nienawiść. Wyjdź. Puść moje ciało. Wszystkich domów, bo to nie wiem.
Opętanie najbardziej jest podobne do zaburzenia dysocjacyjnego i do niektórych typów schizofrenii, ale jest też podobny do epilepsji i do zespół Tourette'a, tam jest chrząkanie, wiązanki takie jadą. Zespół jaki? Tourette'a. Ojejku, to jest jakaś choroba, tak? Tak. To jest opętanie, no, w tym duchu. W większości tak, to mogą się, że to będą. Te wszystkie objawy, czy ludzie są mają, to są na tle, to są po prostu jakieś zaburzenia, tak? Tak, też niektóre zaburzenia, niektóre po prostu, znaczy to mnie, nie? No, na grupy modlitewne, na coaching, inne rzeczy, najczęściej przychodzą ludzie z zaburzeniem histerycznym. A histeryk to jest ktoś, kto chce zwrócić na siebie uwagę. Czy jest w takim razie jakieś prawdziwe opętanie, czy nie? No bo ludzie są opętani, tak? Nie. No to jak to jest? Znaczy na pewno mogę powiedzieć, nie spotkałem sam osobiście tych egzorcystów, których spotkałem. Nie spotkali osobiście, natomiast opętanie jest, no to jakby tu jest cała tradycja, nie tylko Kościoła katolickiego, ale różnych religii. Jeśli jest, to jest przerażająco rzadki. Naprawdę się myśli, że to nie jest... I te lata leczenia, tych terapii, to nie to co, na co to było? Za darmo chociażby? No nie. Widzę zespoły psychopatologiczne i kontekst tych zespołów
psychopatologicznym, to znaczy, że widzę, czy słyszę o tym, jak to przeżywają bliscy, albo co się dzieje wokół tych osób, to zdaję sobie sprawę, że można też na to zjawisko, czy na te wydarzenia patrzeć, dostrzegając wymiar, nie wiem, czy jak nazwać, duchowy czy religijny, ale przez to, że nie jestem teologiem, to daję sobie prawo do widzenia tego, czy wysławiania tego zjawiska w kategoriach psychiatrycznych, nie roszcząc sobie, że widzę wszystko. A co widzi teolog, ale jednocześnie psycholog, psychoterapeuta? Różne rzeczy. Po pierwsze, dwa różne typy egzorcyzmów. Jeden tu jest tak zwanym dużym egzorcyzmem, jest rytuałem. To Państwo widzieliście w sytuacji tych duchownych katolickich księży, którzy ten rytuał uprawiali. I drugi nie rytuał, tylko egzorcyzm tego pastora, bo to był pastor jednego z kościołów protestanckich, prawdopodobnie trzeciej fali, tak jakby tego stanu. Więc najpierw jako teolog widzę dwa egzorcyzmy. Teraz nigdzie nie widziałem opętania. I to nie dlatego, że w niego nie wierzę, tylko żaden z tych przypadków nie spełnia tych kryteriów. Widziałem w sensie teologicznym, moim zdaniem, jestem w stanie bronić tego punktu widzenia, jeśli ktoś się ze mną nie zgadza. I widziałem dużo psychopatologii, która była ubrana w język religijny. No i to widziałem. I widziałem też dużo nadużyć, które nie powinny mieć miejsca. To też widziałem. Po sprawie realizacji filmu mam też udział znacznie więcej. Rozmawiał i z rodzinami, i z tymi wszystkimi osobami poddanymi egzorcyzmom, i z osobami, które wyglądały na egzorcyzm. Co pan więcej widział? Państwo widzieli taki wybór, to może najpierw powiem, coście zobaczyli w moim rozumieniu, który był, no, ja się na to zgodziłem i dla potrzeb tego spotkania trzeba było zrobić wybór, ale on trochę zniekształca to, co myśmy pokazali. I to zniekształca w sposób taki, który trochę uniemożliwia zrozumienie. Chcę od tego zacząć. Mianowicie, myśmy się bardzo starali nie zakładać, że cokolwiek wiemy. Staraliśmy się po prostu do tego podejść w taki sposób, żeby zrozumieć, co się właściwie dzieje, dlaczego ci ludzie to robią, zarówno egzorcyzmujący, jak i egzorcyzmowani. I ten proces dochodzenia do przynajmniej częściowego zrozumienia, no, w tym materiale, mówiąc szczerze, zniknął. Także dość trudno zrozumieć. Ja tutaj pewnie się zgadzam z opinią Jacka Kursawka, bo jak to tak jest, to rzeczywiście trochę, jakby to powiedzieć, to pewnych rzeczy nie można zrozumieć. Ja je lepiej rozumiałem. Co nie znaczy, że zrozumiałem do końca i co nie znaczy, że, jakby to powiedzieć, wiem do końca, co się dzieje. Natomiast mogę powiedzieć tak, że myśmy przypadków mieli mnóstwo i ja najpierw w ogóle nie filmowałem, tylko najpierw byłem, że tak powiem, świadkiem czy pomocnikiem egzorcysty, chyba ująć, żeby no, wiedzieć w ogóle, w jaki świat wchodzę. Ja nigdy nie wchodzę z kamerą od razu. Ja bardzo długo się zaprzyjaźniam z moimi bohaterami. Czasem to trwa rok, czasem dłużej. I dopóki ich tak dogłębnie nie poznam, to mówię, nie ośmielam się tam pojawić, bo w ogóle nie wiem, co się dzieje. W przypadku egzorcyzmu był jeszcze większy problem, bo okazało się, że musimy mieć specjalne zezwolenia biskupa miejsca. W Polsce jest 40 diecezji, właściwie 41 niektóre są takie diecezje, ale to de facto chodzi o to samo. Myśmy się zwrócili do wszystkich i trzech odpowiedziało jakby pozytywnie, znaczy w tym sensie pozytywnie, że mogliśmy tam kręcić i uczynili wyjątek, że mogliśmy kręcić wielki egzorcyzm, co normalnie jest jakoś jeden, że się tego nie wie. I teraz ja mogę się zgodzić z tezą, że tutaj nie ma opętania w rozumieniu takim teologicznym, w tym sensie, że żaden z przypadków, które nam pokazano, nie tylko te sfilmowane, ale inne, które były sfilmowane, a nie montowane, lub inne, które widziałem,
w moim poczuciu w ogóle nie zbliżył się do czegoś takiego, co bym mógł nazwać tym teologicznym opętaniem, żeby mnie przejęła zgroza i bym w ogóle nie rozumiał. Za każdym razem potem pokazywałem ten materiał specjaliście, psychiatrze, psychologowi, tłumaczyli, co się dzieje, dlaczego, po co i tak dalej. To wszystko było w miarę jasne. Muszę przyznać, że były sytuacje i to akurat na przykład w tym zborze wielonoświątkowym, kiedy myśmy byli już tak zmęczeni, a mieliśmy na mnóstwo przypadków, że po kilku godzinach po prostu ekipa już padała i myśmy pojechali do hotelu. I rano jak przyszliśmy na śniadanie wspólne, to powiedzieli, wielka szkoda, żeśmy nie zostali, bo był człowiek, który był odrosło 15 cm nogi. No ale tego nie spróbowałem, a on już był. To nie było krótkie pytanie do Jacka, żebyśmy sobie zdefiniowali, bo tutaj panowie obaj użyliście określenia, że nie było opętania z definicją. W związku z tym może powiedzmy sobie, jaka jest ta teologiczna definicja opętania, którego tutaj nie było. No muszę Państwa rozczarować, Kościół katolicki nie posiada definicji opętania. W rytuale rzymskim który służy egzorcyście do przeprowadzenia tego obrządku, nie ma definicji opętania, są tylko wykluczenia tego, czym opętanie nie jest. Więc najprościej mówiąc, i to się najbliżej zbliża tego, czym, co się rozumie przez opętanie w teologii katolickiej, bo to, żeby było jeszcze jasne, mówiąc o opętaniu teologicznym, też mówimy o różnych rzeczach, w zależności w jakiej denominacji chrześcijańskiej. Więc to nie jest fenomen nawet w języku teologicznym, który jest jeden do jednego. Więc w teologii katolickiej przez opętanie rozumie się zawładnięcie, po pierwsze jest to cierpienie duchowe, które może się objawiać i będzie się najprawdopodobniej objawiać jakimś cierpieniem psychosomatycznym. Ale dotyczy to stanu, a po pierwsze, awersji do sakrum, wbrew temu, że się tego nie chce. A czy to się objawia potem stanem dysocjacyjnym, czy nie, to ma drugorzędne znaczenie. Trzy klasyczne znaki, które praktycznie nie występują, i to mówi sam egzorcyzm. To są takie właśnie nadzwyczajne rzeczy, które każdy chciałby zobaczyć i mieć pewność, że ma do czynienia przynajmniej z czymś, czego nie rozumie. To znaczy z osobą, która mówi obcymi językami albo rozumie obce języki. I mamy pewność, że ona się nie miała okazji ich nauczyć. Na przykład to by było coś takiego, gdyby ktoś, kto ma podstawowe wykształcenie, na przykład mówił koinę. Mówił albo rozumiał, nie wypowiadał jakieś pojedyncze słowa, nawet jeśli one są zrozumiałe, jeśli to są słowa z jakiegoś języka. Druga oznaka to jest wiedza o rzeczach przeszłych, które nie powinny być dostępne takiej osobie. Ona na przykład nie miała okazji żyć w tych czasach, albo nawet jeśli to dotyczy jej czasów, to nie miałaby okazji, no na przykład gdyby miała był egzorcystą takiej osoby, ona zaczęłaby mi mówić o doświadczeniach z mojego życia, o których ja bym musiał stwierdzić, że nie ma żadnych podstaw, żeby ona taką wiedzę gdziekolwiek pozyskała, czyli na przykład z mojej sekretu. Nie wiedzieć, że ja się urodziłem, w 1971 roku, bo to można sprawdzić. I po trzecie, i to tu Państwo widzieliście w tych obrazkach, że ma albo siłę nieproporcjonalną do płci czy masy ciała, co to jest oczywiście stereotypowe. Dwa, że lewituje, ale tego Państwo nie widzieliście. Ale te trzy znaki, które no, na przykład no, rzeczywiście, jakby Państwo wytłumaczyli przypadek osoby, która mówi obcymi językami. Ja z literatury przedmiotu znam tylko jeden taki przypadek opisany w zaburzeniu osobowości wielorakiej, który był stwierdzony na obserwacji klinicznej w szpitalu, ale nie znaleziono wytłumaczenia. Na to przyjęto taką wersję, że nie jesteśmy w stanie
udowodnić, że ta osoba nie nauczyła się tego języka, zakładamy jednak, że musiało to mieć miejsce, bo inaczej nie wiemy, jak to wytłumaczyć. To jest jeden opisany z tego, co ja wiem w literaturze, przedmiotu literaturze klinicznej, nie teologicznej, przypadek czegoś zbliżonego do tego pierwszego objawu teologicznego opętania. Żadne z tych trzech znaków, jak Państwo widzieliście przed chwilą te migawki, nie był obecny. Sama awersja to taką, że ktoś się będzie rzucał, nie będzie chciał wymówić za kimś imienia Jezus czy coś, nie jest jeszcze oznaką opętania. No więc tyle mogę powiedzieć. Ja może powiem o tych językach, bo tutaj bym chciał zacytować niestety nieżyjącego już wybitnego psychiatrę, profesora Aleksandrowicza, bo właśnie on próbował to badać. I był jednym z naszych konsultantów, w filmie występuje, no akurat w tych fragmentach, które widzieliśmy nie. I o językach on im powiedział tak. Mianowicie mieli rzeczywiście taki przypadek sprzątaczki własnej kobiety, która była niepiśmienna, w związku z czym trudno było się nauczyć jakiegokolwiek języka. A mówiła kilkoma językami, jak się okazało w pewnych sytuacjach. I co potem się okazało, ale no, to jest taki przypadek jednostkowy, być może w innych jest inaczej, nawet się sprzątała w bogatych domach. Gdzie słuchała radia w różnych językach. I miała taką niesamowitą pamięć, że umiała się jakby nauczyć całych zdań, całych fraz i powtarzała na przykład wiadomości. Nie umiała czytać ani pisać, natomiast miała niesłychaną zdolność, jak Hobel, prawda, wyzywał całą wigilę. Ja jak się uczyłem na przykład francuskiego, to słuchałem kaset i potem potrafiłem z tą Suzanne rozmawiać przez chwilę, a potem już zapomniałem, już nie wiedziałem co dalej, bo mi się kaseta skończyła, ale myśleli, że ja to żyłem po francusku. Tylko właśnie, żeby było jasność, ten objaw teologiczny mówienia o swoim zakonie nie jest przypadkiem czegoś takiego. Bo to jest wierne przyswojenie sobie obcego języka bez zrozumienia jego gramatyki. Nie, gdyby Państwo chcieli z tą osobą rozmawiać w obcych językach, najprawdopodobniej ona nie potrafiłaby nie rozmawiać, ona by powtarzała zapamiętane sekwencje. Ten teologiczny pierwszy kryterium nie oznacza czegoś takiego. Właśnie to byłoby od razu wykluczenie jako ten pierwszy objaw, to oznacza rozmowę. Tak? Czyli egzorcysta rozmawia z taką osobą i jest to, najczęściej to się działo w konfliencie, miało to miejsce w tym czasie, po łacinie. Co też dla większości osób, nawet jeśli to jest język martwy. Tak? Więc jak ktoś się go nie uczył, a uczy tylko w szkole, nie będzie w stanie, nie umie nim mówić. On powtarza lingua latina, czy tam, po prostu to jest coś takiego, więc co powiedzieć tylko o tym, że właśnie te kryteria teologiczne, katolickie, ta wielka trójka, która zawsze była w tym, w tej chwili, jak Państwo przeczytacie sprawozdania egzorcystów, którzy egzorcyzmowali osoby, ja jeszcze nie spotkałem żadnego świadectwa egzorcysty, który zaświadczył, że się spotkał z tymi kryteriami. Ja chciałbym skomentować głos księdza doktora. Mianowicie ksiądz doktor jest łaska być po stronie takich sceptyków. Natomiast było mi dane spotykać się z teologami czy księżmi, którzy bardzo rozszerzali teologiczną definicję egzorcyzmu. I to, co mnie uderzyło, to, że oni byli, jeśli tak wolno powiedzieć, bardzo namiętni w dostrzeganiu właśnie tego zjawiska obecności szatana w tej osobie. Jeśli mogę przytoczyć takie wspomnienie sprzed lat, przyszedł do gabinetu, do kliniki ksiądz z kobietą, o której właśnie był przekonany, że ona jest opętana. Jakby zależało mu na tym, żeby ja uznał, że to jest opętanie w znaczeniu teologicznym, to może warto dodać, że w psychiatrii my też mamy tę kategorię w ICD-10. Dobrze. Natomiast była taka sytuacja, że ten ksiądz wyjął krzyż, pokazał przed oczy tej kobiecie, ta kobieta runęła na ziemię i zaczęła wydawać dźwięki, o których się nie spodziewaliby nawet są polscy śpiewacy, jeśli Państwo znacie taki
taka jest możliwość wydawania głosu dźwiękiem kilka lat bliżej niż zwykle mówię. I dla niego, dla tego księdza, to był jaskrawy dowód, że to jest opętanie. I powiedziałbym nawet, że on z pewną dumą i takim wzmożeniem emocjonalnym to opisywał. Miałem wrażenie, że on jest rad, bo jest na pierwszej linii frontu walki z Szatanem. Że mówię o tym dlatego, że nie wykluczam, że właśnie ta okoliczność emocjonalna od strony niektórych duchownych odgrywa taką rolę w tym, jakby to powiedzieć, w tej nadreprezentacji w opinii publicznej czy w mediach tego, co nazywają księża egzorcyzmami, a co, jak mówisz, de facto egzorcyzmami, przepraszam, opętaniem, a co de facto nie jest. Ja tutaj pokazałam 15 minut, tutaj oczywiście jak najbardziej przyjmuję uwagę pana Konrada Szołajskiego i dziękuję, że się pan w ogóle na to zgodził, bo sobie zdaję sprawę, że serce twórcy musi trwać. Natomiast no, starałam się wybrać fragmenty, żeby były one nam do dyskusji, mając oczywiście nadzieję, że państwo zechcą obejrzeć cały film, bo oczywiście on daje zupełnie inne rozumienie tematu. No ale jeśli wybrałam też takie fragmenty, żeby zastanowić się nad pewnymi takimi aspektami, że dwie dziewczyny, to znaczy Basia i Karolina, one są takie trochę, powiedziałabym, egzaltowane religijnie, prawda? Jedna gdzieś tam z tą siostrą zakonną jest pod jej opieką, no później przeżywa fascynację, druga widać, że jest w bardzo takiej religijnej, egzaltowanej religijnie rodzinie. Natomiast Agnieszka jest trochę, wygląda w tym filmie na trochę inną. Ona od początku mówi, że ona deklaruje się na początku jako niewierząca, wyśmiewa pomysł egzorcyzmów, właściwie zostaje jakoś tam no, przez tego księdza wzięta na egzorcyzmy, co zupełnie jest dla niej śmieszne. Czyli nie ma tutaj jej takiej gotowości do przyjęcia interpretacji religijnych, prawda? No właśnie, i co z tym zrobić? Jak to zrozumieć z punktu widzenia jakby psychologicznego? No bo dlaczego jednak ona później jest pokazana w sposób niezwykle drastyczny? To jest ta scena wielkiego egzorcyzmu. Czyli coś, co ma od początku bardzo mocne konotacje religijne, dotyka kogoś, kto się deklaruje jako niewierzący. Tak to można rozumieć. Właśnie tutaj. Proszę Państwa, tutaj ja mogę udzielić odpowiedzi, którą, że tak powiem, zaczerpnę z informacji, jakich mi dostarczył religioznawca. Ja jestem reżyserem, ja nie jestem ani teologiem, ani psychoterapeutą, ani psychiatrą, w związku z czym ja nie jestem kompetentny w takim zakresie, żeby orzekać samemu. Tak? Jak ja pracuję, to ja po prostu pytam różnych ludzi, pytam jednego, drugiego, trzeciego fachowca. I tutaj religioznawca mi podał możliwą interpretację, mianowicie egzorcyzm jako pewna procedura jest nauką roli. Tę interpretację sformułował szwedzki antropolog Hjalmar, nie pamiętam nazwiska, imię jest Hjalmar. Sądzę. Polega to na tym, że człowiek, który jest wychowany religijnie, już w ogóle z góry troszkę wie, co należy robić, bo tam gdzieś tam zasłyszał na katechezie, obejrzał może film egzorcysta, albo jakiś inny, ale ukazujący to, więc się troszkę orientuje. Ale na pierwszym egzorcyzmie zwykle tak nie do końca potrafi, prawda? Ale na drugim już lepiej, a na trzecim już są te objawy, ponieważ wchodzi w tą rolę. To jest trochę tak jak w teatrze Grotowskiego. Aktorzy tam nie odtwarzali technicznie, nie robili tego czyjegoś tam założenia, tylko tak jak tu grali go dechami. No i ta interpretacja jest oczywiście stosunkowo bliska temu, co ja swoim okiem, że tak powiem, filmowca mogłem zobaczyć, ponieważ jak śledziłem drogi tych moich bohaterek, no to one, jeśli dane mi było zobaczyć początek i potem dalszy rozwój tego bycia na egzorcyzmie, jakby się uczyły i oczywiście potem już jakby taka była pełna, że tak powiem, rola. Czy to jest prawda? Ja tego nie orzekam, ja tylko mówię o tym, że w
moim takim racjonalistycznym podejściu do świata wydawało mi się to najbardziej prawdopodobne. Co więcej, w momencie, kiedy egzorcyzm ma się skończyć, to ten reżyser, tutaj używam tej kategorii, bo to jest trochę tak jak w teatrze kantora znowu. W którymś momencie podejmuje decyzję, teraz diabeł z ciebie wyjdzie, mówi egzorcysta. I rzeczywiście dziewczyna wydaje krzyk, opada z sił i potem wszystko. Czyli to jest trochę tak, jak oglądaliśmy na przykład spektakl Antora Parolas. Dla mnie to było bardzo podobne. W jakimś sensie, kontynuując to, o czym pan powiedział, psycholodzy, czy psychoterapeuci, czy psychiatrzy mają taką, dysponują taką teorią, czy spojrzeniem na człowieka, który określamy jako polifoniczne ja. Hermans taką wersję zaproponował, znaczy, że w każdym z nas są różne części, często wobec siebie sprzeczne, przy czym niekoniecznie jest tak, że z wszystkimi jesteśmy w świadomym kontakcie. I ta sytuacja, o której wspomniałeś, być może była właśnie taką, gdzie jedna z tych, jeden fragment owego ja był na poziomie świadomym, zewnętrznym w relacji ze światem, a drugi fragment był stłumiony, używając tej nomenklatury psychodynamicznej, i konflikt między tymi dwoma fragmentami mógł być częścią tego napięcia, które w sytuacji jakich, które tutaj nie znamy szczegółów kontekstu, co było tym czynnikiem uzależniającym, to mogła być stała się sytuacja, kiedy owa druga część się ujawniła w takiej wersji skrajnie konfliktowej. Chcę od razu dodać, czy zaznaczyć, że to byłby ten mechanizm dysocjacyjny i warto to odróżnić, jednoznacznie odróżnić od tego, co mamy, z czym mamy miejsce w przypadku choroby zwanej schizofrenią, gdzie mamy do czynienia z rozszczepieniem, to jest nie tożsame z systemem dysocjacyjnym, chociaż może tworzyć takie wrażenia, już na pewno w języku takim potocznym słowo schizofrenia było używane jako rodzaj inwektywy albo takiej metafory oznaczającej chaos. Tutaj mówimy o czymś innym. To jest to. Teraz jeśli Państwo przyjęliście tę teorię i zapytali na tak razie, jak się ma do tego teologu, to w oficjalnym ujęciu, teologicznym ujęciu pytania mówi, że ono nie istnieje na kontinuum od stanu normalnego świadomości po jakieś zaburzone, aż tak skrajnie zaburzone jak opętanie, bo z punktu widzenia teologii katolickiej to, co psychiatra nazwie opętaniem, to jest etykieta kulturowa dla stanu transu, który jest odmiennym stanem świadomości, który przez psychiatrę jest tłumaczony najczęściej patomechanizmem dysocjacji. Z punktu widzenia teologicznego to nie jest wytłumaczenie opętania, bo jeśli mielibyśmy do czynienia z prawdziwym opętaniem, to oddziaływanie hipnotyczne poprzez sugestie nie przyniosłoby skutku. To, co tutaj reżyser filmu powiedział o tych zdaniach, znaczy tu trzeba rozróżnić to, co w filozofii języka się nazywa zdaniami performatywnymi. Tak jak ksiądz mówi, ja się błogosławię, odkąd mężczyzna i kobieta są mężem i żoną. To jest troszkę co innego, nie chcę wchodzić w takie detale, tylko chcę powiedzieć, że w sensie teologicznym Kościół mówi, że opętanie jest stanem cierpienia, ale nie stanem choroby. Natomiast psychiatrzy, może mnie zaraz profesor poprawić, jeśli jestem w błędzie, ale właśnie, zrobi się ciekawie, ale tak naprawdę psychiatra nie ma możliwości orzeczenia o opętaniu. W orzeczeniu opętania musi mu pomóc antropolog, i to jest, o ile się nie mylę, jedyna jednostka kliniczna w DSM albo w UPCD, gdzie psychiatra sam nie posiada pełnych kompetencji. Po drugie, nawet jeśli, to co to oznacza? To jest powiedzenie,
opętanie psychopatologiczne od opętania niepsychopatologicznego. Nic więcej. A jeszcze czy coś więcej może powiedzieć psychiatria? No chyba nie. Ja bym tu nie zgodził, nie umiem do końca powtórzyć wszystkich symptomów, ale powiedziałbym profesor Aleksandrowicz ten katalog chorób ICD-10 i tam są choroby od grypy przez różne inne, aż po to nieszczęsne opętanie. To jest w ogóle całe nieszczęście, że słowo opętanie ma przynajmniej dwa znaczenia. Jedno teologiczne, a drugie psychiatryczne. I w psychiatrii jest pewien zespół symptomów, no tak jak w grypie, nie wiem, wolna z głowa, gorączkę, siąkamy itd., itd. To przy tym opętaniu opisanym w ICD-10 są też takie różne kategorie, że jest wrażenie, że ktoś nami kieruje, że słyszymy głosy i tak dalej. Także psychiatra może to zdiagnozować, ba. Z tego, co ja się dowiedziałem, wynika, że może wypisać L4 z tym numerem. Żyjemy w Polsce i nie sądzę, żeby się odważył którykolwiek psychiatra to zrobić. Ja myślę, że teraz byłby czas, żeby właśnie z punktu widzenia psychiatry opowiedzieć o tym i czy rzeczywiście to, że w ICD to się nazywa opętanie, czy to wprowadza rzeczywiście zamęt? Ale nie rozumiem, czy jeszcze z Brusakiem popołudzi. Jak przyszedł, tak się pański. No nie, z błędem zresztą mam. Przedstawiam fragment. Możliwości wpływu demonicznego na człowieka nie można ani udowodnić, ani przekonująco wykluczyć. To rzeczywiście to napisał profesor Grom, jezuita. To jest książka, która wydana była tam 15 lat temu, drugie wydanie w tym roku. Gorąco zachęcam do przeczytania książki profesora Groma Psychologia religii. Tak. Ale to już nie jest swoje wydawnictwo. No ale serio mówiąc, mnie się wydaje, że ta sprawa jest w gruncie rzeczy fascynująca. To znaczy, ona jest przez to fascynująca, że tak jak Jacek powiedział, mowa jest o zjawisku, w którym niezbędny jest, by psychiatra był pokorny. To znaczy, że nie wystarczy opisanie objawów, zbudowania z tych objawów syndromu, czyli zespołu objawów i nazwania tego, że to stanie. Tak jak mało nam się w psychiatrii, czy w ogóle w medycynie udaje. Tutaj jest niezbędne wziąć pod uwagę kontekst kulturowy i jest to jakaś, powiedziałbym, nędza psychiatrii, że tak z tą psychiatrią jest, że ona się w jakimś sensie uzgadnia. Jeśli mogę sekundę zanim zilustrować, co mam na myśli, że na przykład byli niegdyś ludzie nieśmiali, a dzisiaj ludzie nieśmiali cierpią na social anxiety disorder. Albo były dzieci niegrzeczne, dzisiaj cierpią na ADHD. Byli roztargnieni dorośli, a dzisiaj cierpią na ADHD dla dorosłych. Kiedyś homoseksualizm był zaburzeniem, dzisiaj wiemy, że to nie jest zaburzenie. Chcę przez to powiedzieć, że w gruncie rzeczy to, jakie są granice psychiatrii, nawet z pewną przykrością o tym mówię jako psychiatra, ale wolę to powiedzieć, skoro tak jest, że te granice psychiatrii to nie jest okoliczność, nazwijmy to, obiektywna. Ona może być obiektywizowana przez kolejne klasyfikacje psychiatryczne. My możemy jako psychiatrzy uzgadniać, tak jak na przykład przyjąć, że jakieś zjawisko jest częścią psychopatologii albo jest zjawiskiem kulturowo warunkowanym. I z tym opętaniem też tak jest, gdyby na przykład popatrzeć na losy opętania w przebiegu historycznym, no to przecież to możesz o tym dokładnie powiedzieć, że to, co dzisiaj w teologii określa się opętanie, w średniowieczu było, zakres pojęciowy był zupełnie inny. Ludzie chorzy psychicznie byli traktowani jako opętani. A więc tutaj
ta granica między tym, co opisywalne w języku teologicznym, a opisywalne w języku psychopatologicznym, ta granica się zmienia, a czasami jest obszar, tak jak w przypadku opętania, obszar, do którego obie te profesje roszczą sobie. Ale w takim razie ja bym zapytała o pomoc. Bo niezależnie od tego, czy przyjmiemy perspektywę teologiczną, że opętanie jest jakimś zjawiskiem nadprzyrodzonym, prawda? Czy przyjmiemy po prostu perspektywę psychiatryczną, że to są zaburzenia, czy naturalistyczną, że to są zaburzenia psychiczne różnie, które się mogą różnie demonstrować, to mamy do czynienia z cierpieniem. I to jest na pewno wspólny mianownik i to jest absolutnie bezdyskusyjne. Dlatego, że żeby tu jeszcze pokazać, jak kultura w to wchodzi. Dlatego, że my o opętaniu od razu myślimy z punktu widzenia nawet nie judeo-chrześcijańskiego, tylko chrześcijańskiego. Że to jest stan patologiczny, stan negatywny. Ale jeśli myślimy o opętaniu transkulturowo, wychodzimy poza krąg chrześcijaństwa, to proszę Państwa, jest taka antropolożka Rebecca Sendman, która opublikowała wyniki wieloletnich badań terenowych nad wyznawcami candomblem. To jest też taki rytm mocno osadzony właśnie w rzeczywistości duchów i tak dalej. I na przykład tam osoba opętana nie jest traktowana jako osoba chora czy nawet cierpiąca. Sam egzorcyzm traktuje się jako symboliczny rytm leczniczy. A dzięki niemu taka osoba wraca do społeczności lepiej przystosowana niż gorzej. W chrześcijaństwie, i to jest właśnie, to dlatego o tym trzeba pamiętać, w chrześcijaństwie opętanie oznacza z definicji coś negatywnego. Wiesz, całkowicie się zgadzam z tym, co mówisz, bo oczywiście można byłoby z innych kultur wnosić przykłady, opętanie czy owładnięcie przez inną istotę, to może też być owładnięcie przez ducha, czy przez bóstwo, przez które będzie działać szaman i będzie pokazywać swoją uzdrawiającą moc. Ale myślę, że na początek naszej dyskusji tę interpretację powinniśmy zostawić trochę z boku i skupić się na tym, z czym spotykają się ludzie w naszym kręgu kulturowym. I ja jednak tutaj będę obstawać, że niezależnie od tego, jaką przyjmiemy perspektywę, to wspólnym mianownikiem jest cierpienie, bo no, i pacjent cierpi, i osoba, którą Kościół uważa za opętaną, też cierpi. I teraz kwestia pomocy. Po pierwsze, czy w ogóle dla takiej cierpiącej osoby, niezależnie od interpretacji natury jej objawu, egzorcyzmy mogą być w jakikolwiek sposób pomocne, na zasadzie choćby bardzo silnego przeżycia emocjonalnego, bardzo silnej sugestii, czy wręcz przeciwnie, dokonywanie tych egzorcyzmów stopniowo nasila objawy, choćby na zasadzie wyuczania się ról, o czym przed chwilą pan Konrad Szołajski mówił. A jeśli przyjmiemy perspektywę medyczną, to czy psychoterapia i jaka psychoterapia? To ja mogę powiedzieć o tych przypadkach, które ja sam poznałem, widziałem, usłyszałem i tak dalej. I tak, poznałem bardzo wielu egzorcystów, tych akurat nie filmowałem, ponieważ oni byli stosunkowo nietypowi, a ja pozostałem, że tak powiem, na tym tropie takim tego, nazwijmy to mainstreamu, tego takiego bardziej no, ostrego. Natomiast ja do tej pory mam takie poczucie szacunku do tych ludzi. Byli egzorcyści, jeden w diecezji warszawsko-praskiej, czyli u arcybiskupa Hozera, uważanego wtedy za konserwatystę i opiekuna księdza Baszowowi i tak dalej. Otóż ten jego egzorcysta w małej wiosce pod Wyszkowem miał takie podwórko, na którym miał dużo zabawek takich dla dzieci, więc ten, który szedł na tę sesję, to już znajdował się w świecie tych bajek. A potem wchodził do pomieszczenia, gdzie była wielka taka sala, no może nie taka duża jak tu, ale jak pół tej sali, wypełniana kolejką Pico. Nie wiem, czy Państwo wiecie, co to kolejka Pico. To są takie małe
wagoniki poruszane silnikiem elektrycznym prądem, to było bardzo modne pod koniec PRL, to się wynagle kupowało. Fajna zabawka, to tatusiowie kupowali dla siebie, udając, że to dla dzieci. Fantastyczne. Otóż ten ksiądz kupił to, no w tym wypadku akurat nie dla siebie, tylko dla tych ludzi, których sadzał po tej kolejki Kiko i pytał, co się tutaj synu, córko sprowadza. Dając kawę, ewentualnie herbatę lub czekoladę. I zwykle te wszystkie takie niepokoje, cierpienia, zaburzenia od razu jakby troszeczkę odchodziły. On wypytywał różne rzeczy, potem dzwonił do proboszcza z tej parafii, z której dany człowiek był przysłany i wypytywał, czy przypadkiem ten gość nie stracił pracy, czy nie ma kłopotów z żoną i tak dalej. I okazało się, że w 9 przypadkach na 10 pomagał bardzo tym ludziom. Ja do dzisiaj jakby mam takie poczucie, że to był fantastyczny egzorcysta, ale on nigdy żadnego egzorcyzmu nie odprawił. Raczej psychoprawdę tak. No może, może. Drugi z kolei, po diecezji liwickiej, on potem w ogóle został koordynatorem polskich egzorcystów. On głównie zalecał spacery, między innymi Basi tej, którą było widać na ekranie, to w ogóle odesłał jeszcze egzorcyzm, powiedział, że musi dużo spacerować. Natomiast rzeczywiście zdarzały się egzorcyzmy i nie ma w filmie i ja nie chciałem tego, bo to było już tak straszliwe to, co żeśmy się dowiedzieli o tej pani, ona więc nie chciała dawać twarzy. Przeżyła horror. Jej matka była potworem. Została zgwałcona ta kobieta jako dziewczynka nastoletnia. Przeżyła aborcję przymusową. To w ogóle same straszliwe rzeczy. I to wszystko wypadło z pamięci. Potem cierpiała na różne schorzenia takie somatyczne, nikt nie wiedział dlaczego. I dopiero na egzorcyzmie, to w istocie był taką formą takiej bardzo ostrej psychoterapii. Ona sobie to wszystko przypomniała i ten egzorcysta w pewnym sensie pomógł jej to z siebie wydobyć. Więc to się zdarza, że to pomaga, natomiast niekoniecznie musimy dotrzeć do tego teologicznych, bo można spokojnie było, jak ja potem pytałem moich konsultantów, opisać to w kategoriach psychoterapii. Ta statystyka, którą pan przytoczył, 9 na 10, ona jest zbliżona do badań amerykańskich, gdzie metoda psychodynamiczna okazuje się skuteczna i jest to metoda, która właśnie polega na dotarciu do tego, co podświadome czy przedświadome, do nazwania konfliktów, które stoją gdzieś tam są jako podłoże tego, co fenomenologicznie jakby się jako opętanie. I ja rozumiem, że pan niechcący właściwie powiedział, że taka psychoterapia, która polegałaby na zaadresowaniu czy wyrażeniu jakiejś życzliwości, wrażliwości, że nawet do zaproszenia do takiej części dziecięcej, czy to jest coś, co uwalnia, uspokaja, koi. No i być może tutaj ten, tak jak tutaj wspomniałeś, ten ksiądz w gruncie rzeczy działał metodą i w gruncie rzeczy w istocie psychoterapeutycznej. Inna sprawa, że nie były to metody wymagające 5-letniego kursu psychoterapeutycznego, tak jak w Polsce psychoterapeuci potrzebują 1200 godzin. Tak, ale mówimy tu o sytuacji, kiedy cierpiąca osoba przychodziła do księdza, coś tam się działo w tej relacji, ale nie był to egzorcyzm, prawda? No i teraz ja wracam do tego mojego pytania, czy taki drastyczny egzorcyzm, taki wielki egzorcyzm może pomagać, czy nasila? Ja tutaj pan cytował profesora Aleksandrowicza, no ja w takim razie również jego zacytuję, ponieważ wielokrotnie z nim na ten temat rozmawiałam. I on uważał, że tego typu procedury nasilają zaburzenie, że nawet jeżeli taki efekt, powiedzmy, silnego placebo, czy taki sugestywny, ujawni się na jakimś etapie, to na dłuższą metę te zaburzenia zostają nasilone i rzeczywiście tego nie było widać w tych fragmentach filmu, no bo się nie dało tego pokazać, ale w filmie całym to widać, że tak naprawdę u tych dziewczyn te zaburzenia ewoluują. To troszkę to widać w tej Basi, ona sama opowiada, że na początku to ona sobie tam
kosa tak naprawdę egzorcyzmowanej brała, jak się tam gorzej czuła, że tam na początku się nie mogła skupić, to był jej problem, a potem coraz bardziej ona zaczyna przedstawiać pełną psychopatologię. No więc jak to jest? Pomaga czy szkodzi? Pierwsze, żadna z tych osób nie jest opłakana, czy nie gorą. Ja mówię o cierpieniu. W sensie teologicznym, więc, no więc, tylko że cierpienie jest bytem samym w sobie. Więc egzorcyzm zastosowany osobie, która nie jest opętana, najprawdopodobniej zaszkodzi. I błąd egzorcystów, nie wszystkich, i to mam nadzieję, że to będzie niedługo wyeliminowane, bo taka dyrektywa ma wyjść z opisów prawa Polski jako dyrektywa, że pierwszym warunkiem poddania kogokolwiek egzorcyzmowi jest wykluczenie zaburzenia psychicznego, a nie traktowanie egzorcyzmu jako narzędzia diagnostycznego, przy takim założeniu, że to jest modlitwa. Jak osoba nie jest opętana, to jej nie zaszkodzi, a jak jest opętana, to jej pomoże. Ci księża, to jest moja prywatna opinia, ale publicznie to wyrażam. Moim zdaniem to, co Państwo widzieliście w tych migawkach, to jest błędne rozpoznanie opętania teologicznego osób, które mają które cierpią psychicznie. Ja nie będę teraz nikt diagnozował, wyrażał swoją opinię, jeśli chodzi o kryterium diagnostyczną, ale żadna z tych kobiet, moim zdaniem, nie spełniała żadnego z kryteriów teologicznych opętania. Więc poddawanie ich egzorcyzmom najprawdopodobniej zaszkodzi. Tym bardziej, że jeśli to jest rzeczywiście zaburzenie psychiczne, a nie opętanie, czy nie jest to cierpienie duchowe, to ona wejdzie w rolę i to będzie wyglądało tak, że tak jak widzieliście Państwo na tej migawce, że nagle jej siostra jest quasi egzorcyzmą. Co to jest na przykład w ogóle egzorcyzm? Ja się tutaj dowiedziałem, jako ksiądz, który ma 20-20 lat, jest księdzem, więc nie jest jeszcze jakaś woda egzorcyzmowa. Jest woda poświęcona w kościele katolickim, a nie ma żadnej wody egzorcyzmowanej. Po drugie, jeśli już teraz się odzywam jako ksiądz psycholog, jeśli już chcielibyśmy zobaczyć, bo niektórzy egzorcyści mają takie myśli na skróty. Zły boi się wody święconej. No to weźmy leczce wodę święconą, to było tu na tej, nie wiem, czy panu właśnie zwrócił Państwu uwagę. I zobaczymy, czy zareaguje. Bo jak zareaguje, nie wiedząc, że to jest woda święcona, to jest to znak, że jest opętana. Podstawowy punkt psychologiczny w takiej procedurze polega na tym, żeby to było wiarygodne, to musi być to powinna się. Czyli ani taka kobieta, ani ten ksiądz nie mogą wiedzieć, że w intelekcie jest woda święcona. Więc to jest właśnie wchodzenie w tę rolę albo droga na skróty. Natomiast tu muszę trzymać z drugiej strony, tylko że to nie była tutaj pokazana. Jeśli rzeczywiście mielibyśmy do czynienia z prawdziwym opętaniem, to techniki terapeutyczne by nie mogły. Właśnie, jak to jest z tym prawdziwym opętaniem? Jak tutaj z nami jest ksiądz Radoń, pewnie w dyskusji weźmie udział. Widzieliście Państwo na filmie księdza, który Karolinie tłumaczył różne rzeczy. Dziękuję bardzo, że ksiądz do nas przyszedł. I ksiądz mówi do Karoliny, że ani on, ani jego znajomi egzorcyści nigdy nie spotkali opętania takiego w rozumieniu, że tam diabeł kogoś nawiedził, opętania w sensie teologicznym. No właśnie. Czy to jest zatem? No właśnie ksiądz tak powiedział, że będzie tak, że psychiatra musi wcześniej orzec. Zresztą w tych zasadach też są dotychczas obowiązujących jest idea, żeby konsultować się z lekarzem, a wreszcie go z psychiatrą, tak to sformułowane. I moja obawa jest taka. Obawa czy wyobrażenie, że jeżeli psychiatra dysponuje swoim językiem, kategoriami psychopatologicznymi, to jest skazany albo co najmniej narażony na to, co można by określić jako dedukcjonizm naturalistyczny. To znaczy, że używając swojej siatki pojęciowej, zobaczy opętanie w znaczeniu F44.
czyli kategorii, psychopatologicznej. To było L4, było napisać. I nawet samo to, że to jest 44, to mi się miłośnika romantyzmu nie kojarzy. To jest przypadek, bo to generalnie ma przypadek. Ale mi się wydaje, że to jest dlatego takie frapujące, że jest ta sytuacja ilustracją okoliczności, którą opisują chętnie konstrukcjoniści społeczni, że to zobaczymy, jakim dysponujemy językiem. Że język tworzy rzeczywistość. Mi jest to podejście bliskie. Mam nadzieję, że księdzu doktorowi też. Na początku był logos, więc jakoś mi jest bliskie, ale profesor się nie przyznał do sytuacji, która jest, no, jeśli chodzi o polską rzeczywistość, a przynajmniej była, ja już nie pamiętam, kiedy to miało miejsce, ale chyba jakieś 10 lat temu, kiedy zresztą do kliniki psychiatrii na Kopernika 21a, szczegółów wszystkich nie zdradzę, ale powiem Państwu, bo ten redukcjonizm można przezwyciężyć w taki sposób. Otóż wtedy była tam pani, która była egzorcyzmowana, która uważała się za opętaną, której najbliższa rodzina uważała za opętaną i była leczona na Kopernika 21. I wtedy oprócz diagnoz psychiatrycznych, zresztą różnych, poproszono w tym, no już muszę powiedzieć sobie, no bo to ja byłem, no ale nie mówił ksiądz, ale był poproszony ksiądz, jakiś ksiądz jezuita o opinię teologiczną, która, to chcę podkreślić, bo to był element, która została formalnie włączona do rozpoznania klinicznego. Czyli nie była to tylko, co ksiądz myśli o i nam pomoże zamknąć usta tej pacjentce i rodziców przekonać, że dziewczyna jest chora, a nie opętana. Tylko to było potraktowane poważnie tej sprawy. Czy z punktu widzenia teologicznego ta pani, która uważa się za opętaną, rodzina uważa ją za opętaną, spełnia te kryteria, bo nie spełniała ze szczęścia. Tak? Więc ja myślę, że to zależy właśnie od tego, na ile rozumie się granice swojego języka i się pamięta, że istnieje inny niż tylko mój własny. Natomiast jest jeszcze inna rzecz. Proszę się zapytać, bo ja przez 20 lat mniej więcej tylko o jednym problematycznym w Krakowie przypadku osoby słyszałem, która była leczona w różnych klinikach tu na terenie Krakowa i lekarze mieli rozbieżne opinie co do jej diagnoz, a pojawiło się u niektórych z tych, to słyszałem dwa lata temu od jednej z pani doktor, która mi o to wprost powiedziała. Ona jest niewierząca, powiedziała tylko wtedy, w całej mojej praktyce życiowej, w tym jednym przypadku, tylko znanym przypadkiem w Krakowie, zresztą jest nagrany na niektórych taśmach, więcej nie powiem. Była wątpliwość, czy ona nie spełnia kryteriów teologicznych ograń. Była taka wątpliwość. Co chcę powiedzieć, że jeśli Państwo się przejdziecie przez szpitale i zobaczycie, że są tam osoby, które twierdzą, że są opętane, to procent takich osób w stosunku do tych, które zobaczycie Państwo u egzorcystów, jest odwrotnie proporcjonalny kilka rzędów. To znaczy u egzorcystów znajdziecie Państwo 5 razy więcej osób zauczonych, które twierdzą, że są opętane i egzorcyści zajmą się ich egzorcyzmowaniem zamiast pomocą psychologiczną, a w szpitalach nawet przy redukcjonizmie psychiatrów nie ma tych przypadków tak często. Ja na potrzeby dzisiejszej dyskusji przeglądałem, bo 2 tygodnie chyba temu, albo tydzień temu w Rzymie był taki duży międzynarodowy zjazd egzorcystów. Czy Państwo wierzycie, że według oszacowań tej grupy ludzi, tylko w zeszłym roku, w 2018 roku, w Italii, znaczy we Włoszech, było prawie 500 tysięcy zgłoszeń do egzorcystów. Tam liczba egzorcystów wzrosła 3-krotnie. W Polsce wzrasta też kwadratowo, tak? bo to jest szerszy problem, więc oczywiście ja się tu skomentuję. Jeśli ktoś nie wierzy w możliwość opętania teologicznego, to nie zobaczy. Dlatego, że pozostanie w języku objawów psychopatologicznych nie rozstrzyga tu jeszcze niczego. Dlatego, że nazwanie objawów psychopatologicznych nic jeszcze nie mówi o przyczynach tych objawów. No właśnie.
Natomiast ja właśnie no, nie spotkałem osoby opętanej, natomiast spotkałem te, które się zaopętane uważały i były egzorcyzmowane z tego powodu. I to uważam za niebezpieczne. Proszę Państwa, rzeczywiście są w zasadzie, z tego co ja wiem, w kręgu kultury chrześcijańskiej praktycznie tylko dwa kraje w Europie, z których działają egzorcyści w dużych, że tak powiem, ilościach. To są Włochy i Polska. We Włoszech, no wiadomo, Watykan i tak dalej, z tym, że musimy sobie uświadomić, że to jest zupełnie inna kultura. Ja bywam we Włoszech, mam tam przyjaciół. I są księża, którzy są komunistami i rozwożą prasę, że tak powiem, czerwoną. I egzorcyści tam mają zupełnie inny status. I to, co nazywamy tą kategorią egzorcysta w Polsce i we Włoszech, to są zupełnie dwa różne byty. I tak samo z tymi przypadkami, o których mówił Jacek Prus. Polska jest za głębiej egzorcyzmu. Egzorcyzmy są zakazane na przykład w Niemczech, w ogóle, nie wolno. Episkopat niemiecki nie zezwala, odkąd był przypadek ofiary śmiertelnej Annelise Michel w 76 roku. Zmarła w czasie egzorcyzmowania, po tygodniu mniej więcej głodowania, niebrania leków i tak dalej. I episkopat niemiecki wyszedł z tego, że tak powiem, takim salomonowym, że tak powiem, wyrokiem. Mianowicie nie zezwala więcej, nie mówi, że tego nie ma, ale nie zezwala. W związku z czym jak Niemiec chce się podać egzorcyzmu, musi wyrobić nielegalnie jego do Szwajcarii albo do Polski. W Polsce jest o tyle dobrze, że tych egzorcystów jest wyjątkowo dużo. Jest to około 150 nominowanych przez biskupów. I można chyba przyjąć, że drugie tyle takich księży, którzy sprawują egzorcyzmy, nie te wielkie, tylko takie jakby troszkę mniejsze. Różnica jest trochę w tym, że ten wielki polega między innymi na tym, że ma zwracać się bezpośrednio do szatana. Natomiast ten mniejszy egzorcyzm to jest taką modlitwę. Natomiast generalnie ja mam takie poczucie, że użyję tutaj takiego prostego porównania, że to jest trochę jak z kubusiem kucharki. Czyli bardziej tam zaglądamy, tym bardziej tego miodu nie ma. I po prostu wszystkie badania, a naprawdę ja miałem sporą statystykę, pokazują, że teoretycznie to tak jak dwie proste równoległe spotykają się w nieskończoności, ale my tego nie widzimy i tak samo jest z opętami. Trochę jak schodzenie po wodzie. Teraz mówiliśmy tutaj o diagnostyce i mówiliśmy o tym, że jest tak wielu egzorcystów i tak wiele osób z zaburzeniami psychicznymi. My tutaj mówimy o dysocjacji, ale też trzeba pamiętać, że wiele osób z psychozami trafia do egzorcystów. I też nieraz spotykałam się z sytuacjami, kiedy do nas na oddział był przyjmowany pacjent czy pacjentka ze schizofrenią, z zaostrzeniem psychozy, z urojeniami od treści religijnej, z onanowymi przeżyciami obecności szatana. Najpierw zaprowadzono przez rodzinę do egzorcystów. Może jeden przykład, dosłownie sprzed paru miesięcy, kiedy przyjęłam na oddział w takim trybie bardzo pilnym pacjentkę, kobietę bardzo głęboko wierzącą, nie mającą własnej rodziny, ale mieszkającą ze swoim bratem ten rodziną brata, tam było czteroletnie dziecko. Ona pewnego dnia zaczęła mieć takie poczucie, że się źle wyspowiadała. W związku z tym świętokradczo przyjęła komunię. W związku z tym otworzyła drogę szatanowi, dostęp szatanowi do siebie. I to przez parę miesięcy narastało coraz bardziej. Ona coraz bardziej odczuwała obecność tego szatana, zaczęła słyszeć jego głosy. W końcu doszło do tego, że ten szatan zaczął ją namawiać do tego, żeby złożyła ofiarę z tego małego dziecka. Rodzina zaprowadziła ją do egzorcysty. Ten egzorcysta okazał się rzeczywiście ogarnięty i w trybie citowym skierował do psychiatry. Zjawiła się po krótkiej rozmowie, jak to usłyszałam, skierowałam ją na oddział. Wyszła w pełnej remisji po leczeniu lekami oraz zabiegami elektrowstrząsowymi. Okazało się, że prąd nadmiarowy całkiem dobrze działa. Natomiast tutaj rzeczywiście była bardzo dobra rola, bo być może gdyby nie trafiła do tego księdza, który jej kazał iść do psychiatry, no to mogłoby dojść do nieszczęścia. Natomiast z drugiej strony w filmie widzimy postać tego księdza Kowalczyka, tego egzorcysty, który, ja specjalnie złośliwie ten fragment dałam, który mówi, że migreny, bóle głowy, bóle żołądka, to lekarze na to nie pomagają i ludzie, tutaj ja chcę pomóc ludziom, w związku z tym nie przyjdą na egzorcyzmy. Tak jakby negował w ogóle medycynę. To jak to jest? Czy egzorcysta
ktoś, kto zostaje egzorcystą, czy nie ma obowiązku mieć jakiegoś kursu, jakiegoś podstawowego choćby przygotowania z medycyny, może nie szeroko z medycyny, z psychopatologii? Biskupowi się wydaje, jest jedyne kryterium moralne, to znaczy, że powinna być osoba roztropna i wierząca. No tamten, przepraszam, nie wygląda roztropna. No, dlatego Państwu zostawiam ocenę tych kryteriów zastosowanych do konkretnych osób. Nie jest wymagana wiedza z zakresu psychopatologii, ale pocieszę Państwa, ma powstać ośrodek, więc jeszcze na razie nie zdradzę, ale to jest informacja z wczoraj. Ma powstać ośrodek pod auspicjami Episkopatu Polski, gdzie egzorcyści będą przeszkalani wiedzy wykraczającej poza wiedzę teologiczną dotyczącą opętania. Tutaj cały problem w naszej dyskusji nie istnieje episkopat po prostu. Nie, zapewniam, że to nie będzie w porównaniu. Natomiast jest szerszy problem, bo myśmy się skupili na opętaniu, jako w języku teologicznym to jest ostateczna, najsilniejsza forma oddziaływania demonicznego. Tu Państwo tego żeście nie mieli. Ale to, o czym tu rozmawiamy, jak między innymi mówiąc o tych egzorcystach, to jest szerszy problem dotyczący rozumienia rzeczywistości, rozumienia tego, czy na nasze myśli, emocje i zachowania mają wpływ, nazwijmy to, nie wiem, siły, byty, istoty, które normalnie są gdzieś sytuowane jako istoty nadprzyrodzone, czy nie. Dlatego, że tutaj Państwo mieliście to wyobrażenie właśnie tych furtek, skąd to się bierze, czyli bierze z przekonania, które wcale nie jest takie odosobnione, niech Państwo nie wierzą, więcej osób to wierzy niż nie wierzy, jeśli się popatrzy na kulturowo i potem się popatrzy na te tradycje chrześcijańskie, które są najbardziej żywotne. To te, które są najbardziej żywotne, jeśli chodzi o chrześcijaństwo i te religie, które znamy z badań antropologicznych, ponad 80% z nich wierzy w istnienie istot, które ma, powiedzmy, nadprzyrodzone, tak to najogólniej nazwijmy, które mają wpływ na świat i na człowieka. Jest, teraz jest pytanie, właśnie, jak się skupimy na opętaniu, to dojdziemy do martwego punktu. To te dwie linie równoległe wiemy, że gdzieś się skrzyżują, ale nigdy nie skoczy. Natomiast jest pytanie inne. Dlaczego te osoby, ci rodzice wysyłają te dzieci do egzorcystów, albo dlaczego w ogóle do księży? Bo wierzą, że jeśli osoba przeżywa silne stany awaryjne, zwłaszcza jeśli one mają związek z religią, to nie można tutaj założyć, że to z góry jest psychopatologia. No i to jest szerszy problem, dlatego tu jest punkt wyjścia do rozejścia. O opętaniu możemy mówić tylko wtedy, kiedy wierzymy, że istnieją byty nadprzyrodzone, byty nadprzyrodzone. Ja zrozumiałem, że ty poruszasz temat fascynujący, sposób istnienia diabła w świecie. To jest fascynujące. To bardzo ciekawe. Niedawno wyszła taka książka angielskiego politologa pod tytułem Diabeł w historii. Tam wskazuje się na Hitlera i Stalina. Jako na... Tak. No ale to rozumiem, że pani profesor nie ten temat wybrała. W jaki sposób diabeł istnieje w Polsce? Nie, bo ten temat się Państwu pojawił w tym klipie z tym paskowym. Proszę zobaczyć, co tam się działo w tym zborze zielonoświątkowym. Tam było przekonanie, że opętanie nie jest czymś rzadkim. Zielonoświątkowcy nie patrzą na opętanie tak jak katolicy. Opętanie jest czymś znacznie częstszym niż nam się wydaje, tylko my na opętanie patrzymy przez pryzmat katolicki. Spychamy go do marginesu 0,0001. Jeżeli w ogóle, tak? A proszę się dobrze rozejrzeć, opętanie jest czymś zdaniem bardzo wielkiej liczby ludzi,
który Państwo widzieliście w tym klipie ze zboru zielonoświątkowego. I dlatego jest taka, tak, powiem takie nastawienie, że jeśli masz takie problemy, że każdy, tam jest takie założenie, każdy problem psychologiczny jest tak naprawdę problemem. To jest ten redukcjonizm teologiczny. Chciałabym teraz, żebyśmy, powiedzmy, pod koniec, bo chciałabym, żebyśmy mieli czas na dyskusję z Państwem, zwłaszcza, że tutaj zaprosiłam do dyskusji pewne osoby. Natomiast ostatni wątek, który chciałam poruszyć. Jak to jest, że troszkę zaczęliśmy już o tym mówić. Mamy XXI wiek i można powiedzieć, że egzorcyzmy bardzo się dobrze mają. Co więcej, mam wrażenie, że coraz więcej ludzi się fascynuje i korzysta z egzorcyzmów. Czy to jest takie trochę zjawisko jak to, że zamiast iść do lekarza idą do Jerzego Zięby i kupują tam za ciężkie pieniądze jakieś tam wyciągi z marchewki? Czy to jest coś innego? Dlaczego te egzorcyzmy stają się tak popularne? Dlaczego wiara w opętanie przez diabła staje się coraz bardziej popularna? Tutaj, że tak nie jest na całym świecie, to już usłyszeliśmy. Czy to jest właśnie takie zjawisko typowe dla Polski? Od czego to zależy też w kontekście kulturowym i historycznym? Czy mamy czasy szczególnie burzliwe i wtedy wzrasta taka tendencja do kierowania się do supranaturalizmu? O co to chodzi, że w XXI wieku jest tego coraz więcej? Ja mam taką uproszczoną diagnozę, mianowicie, że żyjemy w czasach ponowoczesnych i z różnymi urokami ponowoczesności mamy do czynienia, ale też jeden z efektów czy z wyrazów ponowoczesności jest narastająca pustka metafizyczna i w tę pustkę metafizyczną wkracza idea, która z tą pustką metafizyczną się sprzecza. A mówiąc jakoś prościej, jeżeli przyjąć, że jest coś takiego jak dobre czyny i złe czyny, albo dobro i zło, a postmodernizm w swoim takim filozoficznym, czy może kulturowym nurcie kwestionuje ten podział, to trudno brak tego podziału wytrzymać. I wtedy się pojawia szatan jako wyobrażenie. Na pewno można mówić o inwazji irracjonalizmu, bo widzimy to wokół siebie, widzimy wszystkich znachorów, doktora Ziemny itd. A także taka jest pewna atrakcyjność, no bo dlaczego aż tyle Państwa do tej dzisiaj przyszło? Bo też jakby jest wynik. Spotkanie organizowane przez Panią Profesor tyle z tych ludzi. A, no to przepraszam. Na spotkanie z tak znakomitymi prelegentami tyle ludzi przychodzi. Ale ja podam takie troszkę trywialne wyjaśnienie, które mi, że tak powiem, zaproponowano. Mianowicie był taki młody pastor na początku XX wieku, który uwiódł córkę starszego pastora i musiał się z nią ożenić. I on po jakimś czasie stwierdził, że nie chce w tych ramach działać i zaczął uprawiać pewnego rodzaju taką religijność ekstatyczną, która miała korzenie w rytuałach czarnoskórych i wudu i tak dalej, tłumacząc tym swoim wiernym, że mogą mieć bezpośredni kontakt z Bogiem, z Duchem Świętym i tak dalej. Tak się narodził Kościół Zielonoświątkowy. To jest początek XX wieku Ameryce. I ten Kościół Zielonoświątkowy się rozwijał najpierw powoli, potem coraz szybciej. I dynamika wzrostu była tak ogromna, że gdzieś tak w połowie XX wieku policzono, że Kościół Zielonoświątkowy idzie do góry tak, a Kościół Katolicki idzie tak, jeśli chodzi o ilość wiernych. I w czasie Soboru Watykańskiego II przyjęto, że te rytuały zielonoświątkowe, które wcześniej były uważane za heretyckie, w ogóle schizmatyczne i fatalne, mogą być w jakiś sposób inkorporowane i przyjęto, że to jest ok, trochę tam to wypracowano i to się zaczęło nazywać odnowa w Duchu Świętym. Odnowa w Duchu Świętym.
Do Polski to w zasadzie nie weszło do 80. Nie, redaktorze. Dobra, ale czy mogę skończyć? Panie redaktorze, tak, czy to mogę skończyć? Konferencja, tak nie jest. Ale czy mogę skończyć? Przepraszam, ale po co to skończyć? Ja po prostu cytuję religioznawców, którzy mi to opowiedzieli. Ja nie mówię, że to jest prawda lub nie. Ja to przedstawiam teorię, chciałbym skończyć. I Watykan, Sobór Watykański II na to zespolił, to do Polski przyszło to dużo, dużo później, ponieważ do 1989 roku, jak Państwo wiecie, była żelazna kurtyna i różne inne okoliczności. I to zaczęło się bardzo bujnie rozwijać i w pewnym sensie taką glebą, na której wyrasta ta kultura egzorcystyczna, jest ta adoptowana kultura zielonoświątkowa. I na przykład to, co robił ksiądz Maszobora z Ugandy na stadionie narodowym dla 50 tysięcy ludzi, jest taką jakby zachętą do egzorcyzmu. Jest to taki mały egzorcyzm i ja sam byłem świadkiem, tam wszedłem, że w bocznych skrzydłach tego stadionu jest kilkudziesięciu egzorcystów, którzy tym ludziom, którzy tam padli, dostali drgawek, aplikują te egzorcyzmy, które Państwo widzieli na ekranie. Czy ta teoria jest prawdziwa, słuszna i dobra? Trudno mi powiedzieć, ale jest matematycznie, trywialnie przekonująca. To tyle chciałem powiedzieć. Znaczy, wie Państwo, prosta zasada. Jak szukamy wytłumaczenia dla złożonego zjawiska społecznego, to nigdy nie ma innej przyczyny. Ja nie chcę wchodzić w debatę, bo reżyser się powołuje na religioznawców. Nie tak się narodził ruch charyzmatyczny w Kościele katolickim, więc dlatego nie powtarzajmy rzeczy niesprawdzonych. Prawdą natomiast jest, że oczywiście w chrześcijaństwie najbardziej prężnie rozwijają się ruchy pentakostalne, trzecia fala zielonoświątkowców. To prawda. I tam jest takie przekonanie, jeśli człowiek nie żyje z Bogiem, żyje z demonami. Mieliście to Państwo właśnie w tym klipie ze zboru zielonoświątkowego w Polsce. Ale jeśli chodzi o sam egzorcyzm, to nie jest tak, jak jakiś tam religioznawca powiedział, bo jeśli chodzi o teologię i praktykę Kościoła Rzymskokatolickiego, to polegało na tym, że do przełomu III i IV wieku egzorcyzm nie był zastrzeżony dla duchownego. Każdy chrześcijanin mógł egzorcyzmować. W Kościele Rzymskokatolickim papież Sylwester, który jest jeszcze raz powtarzam, przełom III i IV wieku, wprowadził nakaz, który obowiązuje do dzisiaj, że tak zwany duży egzorcyzm jest rytuałem, który jest powierzony biskupowi albo temu duchownemu, który biskup do egzorcyzmu wyznaczy. Natomiast to, co się dzieło z odnową charyzmatyczną w Kościele Rzymskokatolickim, to jest posługa uwalniania, ale nie posługa dużego egzorcyzmu. I właśnie polscy księża egzorcyści, jeśli najczęściej Państwo zobaczycie, że oni wychodzą z tych ruchów kościelnych, z odnowy charyzmatycznej, więc to jest troszkę bardziej złożone. To nie wyjaśnia fenomenu, dlaczego egzorcyzm jest tak popularny, ponieważ nie ma jednej przyczyny. Ja się zgadzam też z tym, co powiedział profesor Debra, bardzo pustą metafizyczną. Proszę Państwa, z teologicznego punktu widzenia wiemy, że ludzie mają wrodzoną, zracjonalizowaną, bo to nie jest racjonalna, zracjonalizowana potrzeba porządku sprawiedliwości. Jeśli Państwo wezmą rozwój doktryny chrześcijańskiej, czyli ideo chrześcijańskiej nad figurą diabła, to Państwo zobaczą, że to jest refleksja nad złem w świecie. Ja teraz nie chcę powiedzieć, bo muszę to ekspresji dać w ja nie uważam, diabła za ideę polityczną. Ale na przykład większość z Państwa jest przekonany, że jak słyszy diabeł, to czy szatan, bo to zależnie w jakim języku hebrajskim czy greckim, to już wie, skąd on się wziął, to jest ten upadły Lucyfer. A większość z Państwa, jeśli jestem do tego przekonany, nie wie, że to nie pochodzi z Biblii, tylko z apokryfu z Księgi Henocha. Ale większość ludzi, większość katolików zapytanych, skąd się wziął diabeł, sprzeda Państwu taką interpretację. Nie jest to informacja biblijna, tego Państwo nie znają w Biblii. To jest apokryf z Księgi Henocha. Tak samo jak mówimy o demonach, to się dzieło z pobytu Izraela na wygnaniu i z przejęcia, pojęcie demona jest starsze niż judaizm, już nie mówiąc o chrześcijaństwie, tak? Na oznaczenie bytu pośredniego między bóstwem a człowiekiem. Teraz ja się nie wypowiadam, czy takie byty istnieją, czy nie, tylko że problem z zapotrzebowaniem na egzorcyzmy wynika z tego, że
to powinien powiedzieć, zapałtuje taką lekarz. Proszę właśnie, jak wzrasta na niego wątpliwość różnego typu zaburzeń emocjonalnych. My mówimy o niektórych cywilizacyjnych zaburzeniach. Ludzie są tak pogubieni, że po prostu szukają na to rozwiązanie. Jeśli ja usłyszę, że cierpię, bo popękał mnie zły duch, to już mam nie tylko diagnozę, ale i terapię. Natomiast dlaczego w Polsce, a nie tylko we Włoszech, dlatego że jak Państwo zobaczycie na poglądy Włochów, to jest jeden z najbardziej zadowolonych narodów na świecie, nie tylko w Europie. W Polsce, bo to wyobrażenie wpływu, realnego wpływu szatana na wszystko, na te zagrożenia duchowe, które Państwo usłyszycie, te furtki, spowiedzi furtkowe i tak dalej, jest bardzo silne. Po Polsce ciężko jeżdżą do Niemiec, nie w związku. Jest inna ciekawa rzecz, spór o to, co redaktor Konrad powiedział, bo to jest ten Miros film. Ale na przykład tu jest spór porozumienie opętania, bardzo poważny. Na przykład tradycja protestancka nie wierzy, że może iść, bo nie ma podstaw biblijnych do twierdzenia, że może istnieć opętanie ekspiacyjne. A ci polscy, nie tylko polscy egzorcyści, którzy powołują się na śmierć Emilii Rox, uważają, że do jej śmierci przyczynili się nie egzorcyści, tylko lekarze. Ale jest Emilii Rox. Dlatego, że ona była opętana ekspresją. Dlatego nie zrozumieli jej stanu i ona się zagłodziła. Więc to są takie nuanse związane z tym po prostu, że my mamy psychologiczną potrzebę sprawiedliwości na świecie, a jeśli nas coś boli, to mamy naturalną potrzebę szukania na to lekarstwa. Ja myślę, że teraz jest czas, żeby Państwu oddać głos, ale pozwolę sobie najpierw zaprosić do skomentowania, jak to się mówi, wywołać do odpowiedzi księdza Radomia. Ja jeszcze raz bardzo dziękuję, że ksiądz przyjął zaproszenie i przyszedł, bo ksiądz jakby w tym wszystkim uczestniczył. Ksiądz nie spotykał się z tą Karoliną i ksiądz tutaj jest ekspertem. Czy mógłby ksiądz tutaj powiedzieć parę słów? Ekspertem nie jestem, natomiast na obchodę na mnie wciągnął. On na mnie wciągnął przez to, że szukał człowieka, który zbadał mózg, konsultuje mózg opętanego. Ja trochę się zajmuję badaniami neurologicznymi, ale nie opętania, tylko mindfulness, bo to jest moja działka. No i tak mnie znalazł i potem tak jakoś się nawiązała relacja do niego. Nie mogę sobie wędrować z nim i tu jakby główna zasługa Konrada, że wchodził do tych ludzi, rzeczywiście nawiązywał do nich kontakt, że można było coś takiego pokazać, więc to jest szok. Nikt by tego nie zrobił, ani ksiądz, ani psychiatra, którzy miałem okazję tam być. Więc moje ciekawsze doświadczenie to pewne z tego zboru protestanckiego. No byłem tam i jechałem z tym chłopakiem razem, on nie wiedział, że jestem księdzem, chociaż Karolina wkopała. Bałem się go, bo co będzie, jak się o tym mówili, a znowu mu przyszedł na pierwszy egzorcyzm i zabił tego zbora. Więc jeden zdystansowany siedziałem przy nim, ale potem jakoś tam jak siedzieliśmy razem, pytał mnie, czemu ja się nie modlę? Ja mówię, że modlę się w duchu, no ale potem się jakoś zluźnił. No i najciekawsze było to, że takie doświadczenie dla człowieka, który wątpi w opętanym widać, czy jest bardzo krytyczny, w momencie siedzę sobie tam, obserwuję tą terapię i patrzę, co będzie się z nią działo, bo jeden, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty padają, tak naprawdę 15 przynajmniej przypadków takich opętań pełnych się pojawiło. No i jestem się na mnie może też uwalić, nie? Bo no, jest to taka scenaria, że jeśli ktoś nie wierzy, to może mu się coś takiego zdarzyć. Tak. Dlatego to jest właśnie coś takiego przerażającego, że tak nikt z nas nie wie, czy podejrzewam tutaj w komentarzu, czy później wchodzimy w detale, ale jak przyjdziemy coś takiego, to przypadkowo nam się mogą pojawić takie objawy, no i już nas zidentyfikować, a jest to opętany. A to tylko lęk. Ja bardzo dziękuję i za obecność księdza i też za to, że ksiądz to, co powiedział w filmie. W
dlatego że ja bym bardzo chciała podkreślić, że jest tak i tak. I myślę, że warto, żeby zobaczyć i trochę przeciwstawić tego egzorcystę, no, powiem po nazwisku księdza Kowalczyka. Ja dlatego akurat jego cytuję, a nie drugiego księdza, że dla mnie ta scena z egzorcyzmowaniem Agnieszki była tak nadużyciowa, była tak przerażająca. No przepraszam, dla mnie to jest scena gwałtu zbiorowego po prostu, to co się tam działo. I jeszcze on z takim przekonaniem, z takim zawzięciem, że to on pomaga i że nie to, że nie medycyna. I też nie chciałabym, żeby gdzieś tam Państwo mieli coś, taki obraz, prawda, że tak cały Kościół, więc też jest inaczej, prawda, jak tutaj widać u naszych gości. Myślę, że to jest cenne. Kochani, teraz tak, jest czas dla Państwa i bardzo zachęcam, mamy znakomitych ekspertów do pytań, komentarzy, podzielenia się swoimi refleksjami. Ja będę chodzić jak zawsze z mikrofonem. W mojej praktyce pracuję między innymi w kolarni podkrawowej, takiej powiatowej, i trafiło mi się tych pacjentów, którzy przyszli do mnie tam po długości kilku miesięcy z prośbą o diagnozę psychologiczną, ponieważ ksiądz prosi, czy żeby była taka diagnoza, bo on musi stwierdzić, czy jedna osoba chyba chciała uczestniczyć w egzorcyzmach, a druga właśnie w jakiejś modlitwie, takiej grupie modlitwowej jakiejś. No i to było kilka lat temu, więcej tych osób nie przyszło. Natomiast powiem szczerze, że znalazłam się w takiej sytuacji, że powiedziałam sobie w duchu, ale że co ja mam zrobić? Ja mam zrobić diagnozę? W jakim celu? Bo oczywiście pacjentowi mogę dać zawsze na życzenie, prawda, jakiś opis. Natomiast potem zaczęłam się interesować, skąd to się dzieje. I okazuje się, że faktycznie dotarłam do informacji, bo się nie interesowałam tym obszarem, że jesteśmy drugi po Włoszech właśnie zakładem egzorcystów, że ich jest około 200, że jest moda na to, ale także, że właśnie jest to zalecenie, tak, żeby korzystać z pomocy psychiatrycznej lub psychologicznej przy rozeznywaniu egzorcyzmu. I że są nawet organizowane spotkania w kuriach psychiatrów z księżmi, ponieważ Kościół dąży do tego, żeby stworzyć, ja to nazwałam roboczo, zespoły interdyscyplinarne, które opiekowałyby się tym rozeznywaniem. No, zastanawiam się, dlaczego akurat tylko egzorcyzmy, czy jakieś inne stany w innych religiach, czy na przykład klientów wróżek. Ale tak poważnie, chciałam zapytać, czy Polskie Towarzystwo Psychiatryczne ma na ten temat, czy wypracowuje na ten temat, bo przez internet przeleciało, nie ma, jakieś oficjalne stanowisko co do tego, czy psychiatrzy mają współpracować z egzorcystami, czy nie, ponieważ to rodzi różne implikacje, prawda? To jest jak gdyby uznawanie innego podejścia jako równoprawnego terapeutycznie, podejścia nieumocowanego w nauce. I jakie lekarze polscy mają na ten temat oficjalny powód? Dziękuję. Po mniej więcej 25 lat na terenie kliniki psychiatrycznej odbywają się raz na miesiąc seminaria z udziałem psychoterapeutów, psychiatrów oraz duchownych. I nie omawiamy jedynie problemy egzorcyzmu, tylko odpowiadając na Pani pytanie, właśnie frapuje nas i analizujemy to, co można by określić stykiem perspektywy duchowej z perspektywą psychiatryczną czy psychoterapeutyczną. Myślę, że to czasem ma charakter pracy nad jakimś tekstem, czasami to jest rodzaj superwizji, analiza tego, co duchowe w psychoterapii, albo tego, co psychoterapeutyczne w posłudze duszpasterskiej. No, to jest nie tyle dyrektywa Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, ile z potrzeby właśnie namysłu nad tym, co jest tym obszarem spogranicza, albo tym obszarem wzajemnego przenikania się w ekspertów.
skoro dobra 25 lat, to znaczy jest ciekawe. Zresztą tutaj, jak mówię, zapraszam Państwa serdecznie, żebyście Państwo odwiedzili tę stronę. Tam są wszystkie informacje o konferencji, która trzeci raz już będzie organizowana. Natomiast ja sobie pozwolę powiedzieć... Dodam jeszcze jedno pytanie. Dobrze, tylko ja jedno słowo powiem. Dobrze, z punktu widzenia Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego czuję się uprawniona, bo jestem wiceprezesem. I nie ma takiej dyrektywy. Nic nie jest na ten temat wiadomo, żeby była oficjalna dyrektywa Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, czy współpracować, czy nie. Mnie się wydaje, że taka oficjalna dyrektywa nie jest konieczna, dlatego że uważamy jako psychiatrzy, że zawsze należy z wielką uważnością i szacunkiem odnosić się do problemów duchowości i być na to otwartym, równocześnie nie wciskając własnego światopoglądu ani w jedną, ani w drugą stronę. I uważamy, że jeżeli są obszary, że egzorcyści chcą z nami współpracować, że egzorcyści zadają pytania, że mają tę wątpliwość, że może jednak bardziej adekwatna jest pomoc psychiatryczna, no to alleluja, chwała im za to i tym lepiej. I tutaj wydawało mi się zupełnie wbrew interesom naszych pacjentów, jeżeli byłaby jakaś dyrektywa, powiedzmy, zakazująca tego typu współpracy. Jedno zdanie do tego, że istnieje oficjalny kodeks etyczny psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, gdzie jednym z punktów w preambule jest, że terapeuta nie ma prawa naruszać systemu wartości, ani systemu wartości religijnych klientów czy pacjentów. Jeszcze, proszę Państwa, jeśli jest kategoria diagnostyczna, psychopatologiczne opętanie i dyrektywy dla psychiatrów, albo w ogóle dla klinicystów, którzy się posługują oficjalną nomenklaturą GSM albo ICD, jest, że ona musi uwzględniać kryteria kulturowe, a w tych kryteriach kulturowych osoby kompetentne do ocenia, co jest zgodne z kulturą, bądź nie, bo ocenia się cierpienie w kontekście zrozumienia kulturowego tego cierpienia, to obojętnie jak rozumiemy współpracę psychiatrów z osobami kulturowo reprezentującymi na przykład jakieś tradycje religijne czy duchowe, to ta współpraca jest konieczna według samych standardów psychiatrycznych. Natomiast jest pytanie, jak ona zostanie uprawomocniona, w sensie kto, jaki ma zakres kompetencji. Bo z punktu widzenia biologicznego uważam, że to jest lepsze, a nie gorsze. Bo jeśli zakładamy z obu stron, że mamy do czynienia ze sobą cierpiącą i obie strony chcą pomóc tej osobie, to teraz jeśli na egzorcyście nałożony jest obowiązek diagnozy psychiatrycznej, którą musi wziąć pod uwagę i jeśli dyrektywa jest taka, jeśli psychiatra stwierdzi zaburzenie psychiczne, to nie stosuj egzorcyzmu, no to chyba jest po linii tej drugiej strony, żeby właśnie nie nadużywać środków, które mogą być potencjalnie niebezpieczne. Natomiast jest coś innego, bo pani powiedziała naukowe. Ale kategoria opętania nie jest kategorią naukową. I jakim prawem psychiatra ma komuś narzucić, jak ma rozumieć samego siebie i swoje cierpienie i jaki może mieć, światopogląd. Nie ma neutralnej psychiatrii i nie ma neutralnej psychoterapii. To jest mit. Wygląda rozmowa między nami bardzo grzecznie. Praktyka jest bardzo brutalna, bo ja tak żyję między dwoma światami i księży, i psychiatrów, psychologów. Jedni, drugich uważają za idiotów. I tak jest, nie? Tak. Panie przewodniczący, odwołuję do tego seminarium przez 25 lat od 2007. Nie. Akurat... się czuję spokojnie. Nie. O tym nie myślę, natomiast mówię o praktyce czynnych szeregowych, tak, w praktykach z jednej i z drugiej strony nie ma przestrzeni do gadania. Jedni mówią językiem niezrozumiałym dla drugiej strony, to jest jeden problem, a drugi problem, że jak jest problem dla ludzi, którzy podejrzewają się opętanie, przychodzą do psychiatry, psychoterapeuta, mówią się o tych problemach, tak patrzą, jak on reaguje. I jeśli widzą, że on to traktuje niepoważnie, no to kończy się terapia. Mogę? Ja chciałem powiedzieć tak, że
To jest bardzo trudny dylemat, czy psychiatra powinien współpracować z egzorcystą i odwrotnie, czy egzorcysta powinien współpracować z psychiatrą. Otóż myślę, że ze strony psychiatrów, tych, z którymi ja rozmawiałem, często była taka postawa, że uważali, w pewnym sensie można to zrozumieć, że lepiej jest pomóc nawet w sytuacji takiej, kiedy wchodzi się w ten świat trochę magiczny, no bo tam jest bardzo dużo tego elementu magicznego. I gdzieś tam się w tym sensie oszukuje tego pacjenta, ten egzorcysta pomaga. Mówi, słuchaj, ten psychiatra, jak da ci pigułki, ja jej poświęcę, to one będą lepiej działały i to w sumie jakby jest okej, okay, prawda? Taka pragmatyka. I prawdę mówiąc, ja spotkałem takie sytuacje, gdzie to troszkę pomagało. Z drugiej strony, pani doktor psychiatra zezwoliła nie brać lekarstw swojej pacjentce, ponieważ egzorcysta uważał, że modlitwy wystarczą. To doszło do tego, że ta dostała takiego ataku, ta pacjentka w kościele, że zaczęła bić ludzi wokół, wytłukła witraż, przyjechała pogotowie i ją w kaftanie wyglądał z tego kościoła. Więc nie ma tu jakby rozwiązania takiego idealnego. Myślę, że trzeba roztropnie, że tak powiem, patrzeć na z obu stron i się zastanawiać. Ale rzeczywiście jest takie niebezpieczeństwo, że psychiatrzy, którzy współpracują z egzorcystami, niejako legalizują egzorcyzm jako procedurę terapeutyczną, co jest trochę niebezpieczne i dlaczego na przykład przy operacji serca nie ma duchownego, który by sprawdzał, czy wolno przeszedł serce. Tak? To można dojść do absurdu, więc to nie jest taki łatwy teren. Trzeba tutaj bardzo mocno powiedzieć. Bardzo dziękuję za te ostatnie słowa. Joanna Heinerek, Uniwersytet Jagielloński. Ja słuchając tej rozmowy, mówiąc szczerze, czuję się trochę skonfundowana, a momentami przerażona. Ponieważ w ich filmie i potem w dyskusji panów wyszło, że coś takiego jak opętanie w zasadzie nie istnieje. To jest pewnego rodzaju, jak bym powiedziała, zjawisko kulturowe, które będzie po prostu oddziaływało na nas, na nasze wyobrażenia czy naszą psychikę. Natomiast takie, powiedziałabym, negocjowanie stanowiska pomiędzy psychiatrą a egzorcystą jest dla mnie zacieraniem granic. No, psychiatria jest w końcu nauką, prawda? Jeżeli mówimy o ludziach, którzy potrzebują pomocy, na przykład są chorzy psychicznie, czy może właśnie na jakieś też fizyczne choroby, no to w tym momencie obawiam się, że otwierając drzwi na myślenie takie o duchowości, czy właśnie otwierając drzwi dla egzorcyzmów, my pozwalamy, by człowiek tak naprawdę zamiast otrzymać właściwą pomoc, był prowadzony czasami przez sztaplerów, prawda, czy ludzi, którzy nie mają pojęcia o naszej świadomości, naszej psychice, no i powodował coraz większe problemy właśnie człowieka egzorcyzowanego. Tak jakśmy dyskutowali, czy istnieją krasnoludki, prawda, i czy teraz badaczy krasnoludków my możemy dopuścić do grona, prawda, naukowców, żeby rozważyć strukturę ontologiczną świata złożoną. Dziękuję. Dziękuję Pani za to pytanie, dlatego że z niego wynika, że być może nie byliśmy dość precyzyjni w opisaniu stanowiska. Stanowisko psychiatrów nie jest takie, że tu chodzi o negocjowanie między psychiatrami a egzorcyzmami czy egzorcystami. Stanowisko takie psychiatrów jest, aczkolwiek być może pani nieco przecenia naukowość psychiatrii. Ale stanowisko psychiatrów jest takie, że na miarę wiedzy i coraz bardziej rozległych możliwości terapeutycznych działamy, by uczyć cierpienia. Natomiast bywa tak, i to nie jest wiedza psychiatryczna i teologiczna, bywa tak, że na jedno zjawisko można patrzeć z różnych perspektyw i opisywać go różnymi językami. I ta wielość językowa ma swoje konsekwencje, a przede wszystkim może być takie, może tworzyć taką okoliczność, że zadajemy sobie pytanie, który język jest bardziej użyteczny. Jestem przekonany, jako psychiatra i psychoterapeuta, że w przypadku tego, co opisujemy jako opętanie,
bardziej użyteczny jest język psychiatryczny i psychoterapeutyczny. I to jest potwierdzane przez praktykę, przez dane statystyczne i co do tego także zgadzają się teolodzy. Więc to nie jest tak, że psychiatrzy i egzorcyści sobie tak frywolnie rozważają, który język jest ciekawszy, tylko prymarne jest to, że pomagamy tych, którzy cierpią. Małgorzata Majewska, Uniwersytet Jagielloński. Ja mam pytanie do księdza Jacka Kusaka, bo bardzo mnie zafrapowało to, jak ksiądz powiedział, że w Niemczech egzorcyzmy są zakazane. Bo ja tego nie rozumiem. Czy w takim razie stanowisko Kościoła jest takie, że egzorcyzmy są elementem jakby działalności Kościoła? Pogubiłam się, więc proszę o komentarz. Tak, egzorcyzm jako praktyka religijna jest w Kościele Katolickim od samego początku, się nic nie zmieniło. Stosunek, stanowisko Episkopatu Niemieckiego było reakcją na ten przypadek śmierci tej dziewczyny. Jest to także związane z tym, że większość ówczesnych biskupów po prostu nie wierzy, uważa, że w ogóle jeśli istnieje diabeł, to się nie miesza w świat. A większość nie uważa, że to jest idea teologiczna dla nazywania rzeczy, które nazywa dzisiaj w inny sposób nauka. Ale oficjalne stanowisko Kościoła katolickiego, nie tylko Kościoła katolickiego, jest takie, że egzorcyzm jest sposobem duchowym. I tak jest. Z różnych powodów ma podstawy biblijne, ma podstawy w tradycji chrześcijaństwa i zapewniam Państwa, że nikt z niego nie zrezygnuje. Tak. Natomiast jest pytanie o to, czy nie stanie się tym, czym się stało. Czyli zamiennym językiem dla opisywania rzeczy, które nie mają nic z tym wspólnego, ale tak jest łatwiej i w cudzysłowie tak jest szybciej. Z tym mamy. Natomiast, czy kto, jeszcze raz, proszę Państwa, punkt wyjścia to nie jest to nauka mówi. Nauka niczego nie udowadnia. Nie. Nauka niczego nie udowadnia to jest oksymoron. Nauka wyklucza, a nie udowadnia. Podstawą badania empirycznego jest falsyfikowalność. Tak? Więc z tą nauką to też proszę uważać, jak się posługujemy, że nauka coś mówi, albo psychiatra jest nauką. Tak, psychiatra jest nauką, ale trzeba rozumieć, co z tego wynika. Tak jak w ogóle wynika z metody empirycznej w jakiejkolwiek nauce. Więc kwestia popętania jest kwestią rozumienia cierpienia u osoby, która z jakichś powodów nie potrafi pokonać tego cierpienia, pomimo tego, że prosi Boga o pomoc. I tu jest moment ciężkości. To, co Państwo widzieliście na tym filmie, w ogóle tego nie dotyka. Egzorcysta z góry wie, co męczy tą osobę, z góry ma przygotowane narzędzie i się bawi. I to tak. Więc mogę Państwa zapewnić, że z punktu widzenia teologicznego możliwość wypytania istnieje, tylko ono nie zdarza się tak, jak o tym mówią egzorcyści, jak to Państwo widzieliście. Tutaj to wynika z innej siatki, to znaczy innego rozumienia tego, jak to w ogóle jest możliwe i dlaczego to może mieć miejsce. Natomiast nauka nie zadeklaruje, czy istnieje opętanie, czy nie istnieje. Proszę pamiętać, czym jest nauka. Jeszcze dodam, jak ktoś nie wierzy w opętanie, to proszę poczytać sobie książkę Esterajsia 24, który dokumentował przypadki opętań od początku dziejów. W 1974 wydano, potem antropolog Mark Cohen w 2000 roku antropolog pisał też, zanalizował antropologicznie te przypadki i trzeci publikacja neurologa Patryka McNamary z chyba 2011 roku. On tam badania neurologiczne robi zaburzeń podobnych do opętania, więc takie trzy ciekawe pozycje. Ja jeszcze dodam jedną rzecz z punktu widzenia Kościoła, bo to może warto. Mianowicie ja, żeby zasięgnąć, że tak powiem, i zaczerpnąć wiedzy teologicznej, konsultowałem się z wieloma ważnymi dostojnikami.
i między innymi aktualnym prymasem Polski. I on mi powiedział, ja to zapamiętałem, że nie ma jednej wykładni teologicznej. Ja chciałem mieć takiego teologa, który powie, jak to z tym diabłem jest, to jest moment, i tak dalej. On powiedział, że to jest wolna Amerykanka w Polsce, na czym on wiada. I niestety nie jest tak, że można powiedzieć, że wykładnia Jacka Prusaka jest lepsza lub gorsza od innych. Na przykład jest ksiądz profesor Andrzej Kogoliński, który jest konsultantem episkopatu, który jest takim młodym na ziemi świątkowców. I on właśnie jest wielkim zwolennikiem tej teorii religioznawców, którzy mówią, że w zasadzie katolicyzm się pentekostalizuje i to w zasadzie jest koniec tej denominacji. Z drugiej strony Jacek Prusak parę lat temu był młodym na egzorcystów, bo próbował wykazać, że żaden polski egzorcysta jest niekompetentny, bo wszyscy zajmują się walką z opętaniem, którego de facto nie widać. Także tutaj nie jest to jednoznaczne. Tak jak w psychiatrii są różne szkoły, profesor Aleksandrowicz był bardzo ostry, a profesor de Barbara bardziej ładny, profesor był egzorcystą, tak jest tak samo z kościołem i wykładną teologiczną kościoła również. Tutaj się Państwu powiem, dziękuję za wsparcie, że po pierwsze, tak jak Państwo nie macie definicji opętania, tak w Kościele Rzymskokatolickim nie ma dogmatu dotyczącego szatana. Więc właśnie z tego powodu, że mówimy o złożonych rzeczach, które się weryfikuje, upraszcza w takiej popkarce, którą ci egzorcyści uprawiają, tak? Że to jest bardziej złożone, no i chciałbym, żeby się Państwo to zapamiętali, to jest bardziej. Pan psycholog, psychoterapeuta. Ja mam pytanie do księży, tak zrozumiałam, bo profesor tutaj dają z cudowną sobie dyplomacją, powiedział o takim problemie sylwetki księży. I chciałam zapytać o odpowiedzialność kościoła, bo myślę sobie, że też ksiądz powiedział, że to co widzieliśmy to była zabawa, zabawkami konkretnej osoby na konkretnym człowieku. A mnie trochę boli cały człowiek, jak doświadczam realności takich sytuacji, żeby też... No, mam taką potrzebę, ja jestem osobą wierzącą, wychowaną w głęboko katolickiej rodzinie i ksiądz też powiedział, że do tej pory nie wiedział o czymś takim jak woda, coś tam, przepraszam. W każdym razie ja doświadczam takich rytuałów na co dzień w kościele katolickim, gdzie osobą chorego jaka kładzie się jakieś szaty Jezuska przywieziona skądś tam, rozsypuje się sól na mszach uwielbiających. I chciałam zapytać o odpowiedzialność Kościoła, o jak, bo ja bym tak posunęła się też dalej od profesora, nazywając tych egzorcystów często, o takim rysie bardzo narcystycznym. I czy, bo ksiądz powiedział też o tym, że są jakieś zmiany, że będą ci te osoby szkolone, a czy one same są jako osoby poddawane jakiejś weryfikacji, tak jak na przykład psychoterapeuta musi sam odbyć psychoterapię, tak? Żeby mieli przekonanie, że on sam jest zdrowy. Tak, czy ci egzorcyści są w ogóle, mają jakąś osobistą odpowiedzialność? To znaczy tak, nie ma takich kryteriów, jak już powtórzę, takie teologiczne kryterium to jest takie, że to powinna być osoba rozsądna, pobożna i właśnie taka, która nie będzie egzaltowana na punkcie egzorcyzmów i tak dalej. No i sami Państwo widzicie, ilu egzorcystów spełnia te kryteria. Więc oczywiście Kościół, bo to jest zawsze w Kościele katolickim nominacja biskupa, bierze odpowiedzialność za coś takiego, tak? Ja tylko chcę Państwa, żeby trochę uspokoić, że z perspektywy Episkopatu Polski jest świadomość, że powstał problem z polskimi egzorcystami. Jest taka świadomość, wprowadzane są pewne odgórne normy, które mają zapobiec pewnym nadużyciom i mam nadzieję, że one wejdą w życie. Natomiast czym innym jest tak zwana ludowa pobożność, często na pograniczu myślenia magicznego. No i co ja... To jest zdefiniowane przez księży.
Przed tym jest wolny od myślenia magicznego, czasami jest niczym innym, tylko myślenia magiczne. Więc tu jest problem, tylko proszę zobaczyć, że to jest polscy egzorcyści powiedzą, oni tego tak nie sformułują, ale powiedzą, wy się krzywicie, bo zobaczcie, co żeście zrobili w Niemczech. Tam żeście to wyregulowali, a ludzie mają problemy. No to my sobie na to nie pozwolimy. Tak jest najważniejsze. A druga rzecz, która rzeczywiście jest problematyczna, to oczywiście do tej usługi kasie specyficzny typ nowy. I tu też chcę Państwa, że tak powiem, pocieszyć, zobaczymy, czy to się uda. Już są w toku badania, zresztą z rekomendacją polskiego episkopatu, nad księżmi egzorcystami i księżmi, którzy chcieliby być egzorcystami. Zobaczymy, co nam z tych badań wyjdzie, ale one idą z rekomendacji episkopatu polskiego, inaczej byśmy do tych duchownych w ogóle nie dotarli, bo oni by zamknięli nami drzwi. Więc nadużycia, tu jest próba eliminowania tych nadużyć, no ale to nie jest takie proste, bo potrzeba magicznego myślenia, a jest bardzo atrakcyjne. Dobra, jeszcze odnośnie tego, czy tutaj ci księża, którzy czyści, oni naprawdę w to wierzą. To wszystko, co mówię, oni naprawdę wierzą. Czy głupio wierzą, czy nie, ale po tym filmie reakcja była taka, że paruś mnie zaatakowało, bo miałem okazję poznać, co myślą, że to... Proszę Państwa, to ksiądz Rady, on w pewnym sensie się wystawił na coś, co się dzisiaj nazywa hejtem. I egzorcyści w Polsce zwykle mówią pacjentki takie 16-24. To jest dziewczęta. Natomiast tych innych pacjentów, trudniejszych, starszych, zacznie mi to słuchać. Chciałam się zapytać, jak Kościół tłumaczy, kogo diabeł szatan wybiera, jakich ludzi wybiera, żeby ich opętać. Jak Kościół to tłumaczy, kto oni są, co oni zrobili, czy to są źli ludzie, czy to są normalni ludzie, co to są za ludzie, dlaczego diabeł ich akurat wybiera? Potocznie przyjmuje się, że są to źli ludzie, że musiał się coś źle zrobić, natomiast badania... Nie, zaraz. To teraz Państwo rozmawiacie z połu wewnątrz kościoła. Może ja rozstrzygnę, co? Proszę Państwa. A będzie tam może się zaradonia, bo w moim filmie, więc to jest bajs. Jest teorii, nie ma jednej, ale większość, i to jest moim zdaniem ta wykładnia, która to obowiązuje. Że jeśli naprawdę myślimy o prawdziwym opętaniu, to w przypadku osoby, która świadomie miała kontakt z tym, co się szeroko rozumie, a powinno wąsko rozumieć, praktykami okultystycznymi. Tak? Czyli osoba, która weszła w to... Czytał Pani Potera. Nie, to właśnie to jest... Takie właśnie zmianowacje, które to oczywiście... wiadomo, że nie o tym mówimy, ale proszę pamiętać o jednej rzeczy, bo naprawdę przychodzą ludzie w różnych kulturach, którzy uważają, że cierpią, ponieważ świadomie otworzyli na ten świat, który jest różnie nazywany, ale wszędzie jest traktowany jako realnie istniejący. I to nie jest tak, już teraz mówię jako ksiądz, na czym polegałoby chrześcijaństwo, gdyby opętanie było możliwe tylko dlatego, że się tego chce. Przecież byłby manicheizm i to opętanie wygląda jak zarażanie się do grypu. Tak? No, ludzi opętanych, jak Państwo spotkacie, to ja zakładam się, że wy nie spotkacie ze swojego życia żadnych opętanych słów. Ja bym tutaj jeszcze jednak na moment poprosiła o głos na koniec ostatnie zdanie pana profesora de Barbaro, dlatego że tutaj zeszliśmy na taki temat założenia, że gdzieś, jak to się mówi, redukcjonizmu teologicznego, że gdzieś ten diabeł jest i gdzieś ten diabeł w kogoś wszedł i w kogo on wchodzi. A ja bym jednak wolała zapytać o mechanizmy psychologiczne, jacy ludzie są podatni
psychologicznego, jakby jako ostatnie zdanie tego spotkania. No przedostatnie zdanie tego spotkania. Rozumiem, że pytasz o to... Kto jest podatny na dysocjację? Na dysocjację jak 44. Tak. Czyli nie mówimy o tym opętaniu, o którym Jacek wspomniał, czyli tym, który jest, nie wiadomo, czy jest, czy nie ma, ale w każdym razie tym, którym się zajmują teolodzy, tylko o tym, którzy psychiatrzy definiują jako zespół dysocjacyjny. I znowu, nie ma tutaj okoliczności, czy nie ma tutaj przyczyny pojedynczej, ale to jest tak jak w zespołach dysocjacyjnych, gdzie niektórzy badacze twierdzą, że ci, którzy cierpią na zespół dysocjacyjny w okresie dziecięcym, byli narażeni na traumę, na przykład traumę molestowania. Inna okoliczność opisywana to jest trauma, która nie polega na molestowaniu, zwłaszcza seksualnym, tylko na innego rodzaju uraz. A gdyby patrzeć na to z perspektywy psychodynamicznej, to będzie to sytuacja, gdzie problem emocjonalny zostaje stłumiony, ale nie rozwiązany. I w pewnych okolicznościach zewnętrznych ta struna zostaje potrącona i dochodzi do sytuacji, w której uwyraźnia się ten konflikt między różnymi częściami sen. I potem to się może przyjmować formę językową, religijną i dlatego ten spór, do kogo to zjawisko należy, tak nas tutaj jednoczy. Okej, czyli ostatnie zdanie należy do artysty. Proszę Państwa, to ja chciałem powiedzieć tak, jeśli Was ten film zainteresował, to mam nadzieję, że wkrótce będziecie mogli go obejrzeć, ponieważ mniej więcej za 6, no jest gdzieś tam w internecie, ale kto to raz chce oglądać na komputerze? Nie, będzie na dużym ekranie. Ja zamierzam przyjechać do Krakowa, ponieważ napisałem powieść, która w połowie czerwca wyjdzie drukiem. Powieść się nazywa Zlecenie, walka z szatanem. Tam jest dużo więcej napisane, niż ja mogę pokazać w filmie, ponieważ w filmie wolno pokazać tylko to, na co się bohaterowie zgodzą. Więc jeśli Państwa ten temat zainteresował, to jak bezszczędnie tutaj zareklamuję tę książkę. Mniej więcej w połowie czerwca ona się tutaj pokaże, ja tu będę. Ci z Państwa, których to zainteresowało, to po prostu Was zapraszam. Pokażemy film Walka z szatanem i będziemy Wam sprzedawali pomocy do książki. Pierwsze ogłoszenie, skorzystam z tego, że mam mikrofon, kto ma mikrofon, ten ma władzę, wiadomo. Proszę Państwa, zwłaszcza to jest do ludzi młodych, apel, prośba, proszę Państwa, 26 maja są wybory. Idźcie na wybory. Nie zapomnijcie. Dziękuję, to jest nasz przywilej, póki się da. To jest nasz obowiązek, idźcie na wybory. To jest najważniejsze ogłoszenie duszpasterskie na dzień dzisiejszy. Drugie ogłoszenie duszpasterskie, to już kilkakrotnie powiedziałam, zapraszam na stronę internetową. Na tej konferencji jest FI, to jest konferencja, jest płatna konferencja. Myślę, że nie są ceny zaborowe. Jest dużo znakomitych wykładów, paneli, warsztatów, między innymi też o opętaniu. A trzecie ogłoszenie to ostatnie w tym sezonie spotkanie odbędzie się 6 czerwca. No i będzie to spotkanie z Adamem Zagajewskim o poezji i wolności. A ponieważ jest to ostatnie spotkanie w sezonie, to chciałam, abyście Państwo mieli też dodatkowy prezent. A cóż może być przyjemniejszym prezentem niż muzyka? I po dyskusji, po rozmowie będzie koncert wirtuozerskim, fortepianowy, wirtuozerskim wykonaniu pana profesora Andrzeja Wikula. Także bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Ale spotkanie czerwcowe kończące drugi sezon nie jest zakończeniem rozmów. Może uchylę w czerwcu rąbka tajemnicy, co będzie w trzecim sezonie. Mam już pierwsze 3 spotkania i naprawdę spadniecie Państwo ze stołu. Dajcie.